Światowe Dni Młodzieży zbliżają się wielkimi krokami. Wydaje się, że jeszcze rok czasu, ale zdaje się, że tego czasu jest coraz mniej. Na jakim etapie jest przygotowanie tego wielkiego wydarzenia? No przede wszystkim to jeszcze 18 miesięcy, czyli półtora roku, ale rzeczywiście ten czas się bardzo szybko już teraz skraca, zwłaszcza dla nas, którzy przygotowujemy to od strony takiej logistycznej. Na pewno Kraków coraz bardziej jest gotowy na przyjęcie młodzieży z całego świata. Mamy dookreślone przede wszystkim strefy zakwaterowania młodzieży. To będzie taki pierścień do 60 minut drogi od Krakowa, plus oczywiście samo miasto Kraków. Wszystkie parafie już zbierają chętne rodziny na przyjęcie w domach pielgrzymów z różnych krajów świata. Także do dyspozycji komitetu, a więc strony kościelnej, zostały oddane wszystkie szkoły publiczne, które są na terenie Krakowa. Oraz, co bardzo nas cieszy, także włodarze różnych kampusów uniwersyteckich, których przecież w Krakowie nie brakuje, także swoje i bursy, i akademiki, i także przestrzeń tę taką dydaktyczno-wykładową przeznaczają na potrzeby Światowych Dni Młodzieży. Także od tej strony baza, fundament logistyczny jest przygotowywany. Mamy także już pomysły na to, gdzie zrobić poszczególne wydarzenia centralne, Błonia i także miejsce czuwania, ale to oczywiście trzeba oficjalnego ogłoszenia w odpowiednim momencie. W każdym razie praca logistyczna wre bardzo mocno. Natomiast chciałbym też jeszcze raz ponowić zaproszenie do przygotowania duchowego, bo to jest chyba dla nas najważniejsze, żeby przygotować swoje serce na to wydarzenie, na doświadczenie spotkania z Jezusem we wspólnocie Kościoła i na bycie posłanymi później do całego świata. Tak jak w tamtym roku realizowaliśmy z młodymi program Czat ze Słowem, tak w tym roku realizujemy program Serce 2.0 i wszelkie materiały do niego są dostępne na stronie Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży www.kdm.org.pl. Serdecznie odsyłamy do tej strony. Tam na każdy miesiąc dobra, pogłębiona refleksja na temat dwóch sakramentów, które oczyszczają serce młodych, a więc sakramentu pokuty, sakramentu Eucharystii. Te dwa sakramenty to właśnie to Serce 2.0. Serdecznie zapraszam wszystkich duszpasterzy, a także wiernych świeckich na wspólną drogę duchową, formacyjną do tych wydarzeń krakowskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję.